Cześć, witajcie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila. Kochani, dziś wreszcie przetestujemy paletę, która jest ze mną już od urodzin. No po prostu jestem przeszczęśliwa, że mogę ją wam pokazać. A mianowicie jest to paleta Bloodlust Jeffree Star. Ja ją pokazywałam, jak przyszła do mnie, jak dostałam już ten prezent, to pokazywałam wam na Instagramie, natomiast nie pokazywałam wam w środku. Postanowiłam, że dziś w tym odcinku otworzymy sobie ją razem, pokażę wam swatche, pokażę wam zawartość. Pomimo iż ta paleta jest już jakiś czas, to no robi wrażenie. Kochani, zanim otworzymy, otworzymy paletę i pokażę wam swatche i wszystko i zaczniemy się nią malować, to jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że otworzymy sobie dzisiaj pudełko z ASOS Look Good Feel Better i pokazywałam wam pudełko w tygodniu, że przyszło, że będziemy otwierać. Mówiłam wam o tym na moim Instagramie, więc jeżeli cię jeszcze nie ma na moim Instagramie, to zapraszam cię serdecznie, Kolorowy Ptaszek, bądź na bieżąco, klikaj, obserwuj i lecimy! Zacznijmy sobie, moi drodzy, od palety. Tak wygląda opakowanie i będziemy sobie wyciągać. Zobaczcie. No ja oszalałam, jak zobaczyłam tą paletę. Sprawdzam, czy wszystko widzicie. Takie welurkowe opakowanie. Moi kochani, nie będę przedłużać. Myślę, że pokażę wam zaraz całą prezentację palety, jak i swatche i będziemy przechodzić do malowania. Dobra, ja już podpiłam grzywę, jestem przygotowana. Moi drodzy, paleta zawiera 18 cieni, jeszcze wam dodam. Oczywiście w swatchach na początku poszły maty, później błyski. Oczywiste jest to, jaki make-up dzisiaj zrobimy, jeżeli jesteś tu dłużej, to mniej więcej wiesz. Ja już sobie zrobiłam swatche i tak, co ja wam chcę powiedzieć. Fajny pigment, nie spotkałam się jeszcze z takimi konsystencjami, jeżeli chodzi o niektóre cienie. Ten jest podobny z tym, bardzo mają podobną konsystencję. To są błyski, ale takie satynowe, chociaż nie do końca można tak powiedzieć. Bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, fajne maty. Ten nie jest tak do końca czarny z brokatem, z czymś takim. Także naprawdę bardzo fajna paleta. Jedyne, czego mi brakuje, to jasnego cienia, to już wiadomo, ale mamy Your Majesty. Jasny, prawie biały, więc może coś wymyślimy, artystyczny make-up, naprawdę bardzo fajna paleta. Dobra, tak totalnie patrzyłam i nie wiedziałam, od czego zacząć, ale stwierdziłam, że dzisiaj, skoro nie mam jasnego cienia, zaczniemy sobie od błysku i wybrałam Take the Crown i on jest tutaj taki fioletowy, zaraz wam pokażę. Także zaczniemy sobie od błysku i dalej będzie totalny spontan, więc nie wiem, co wyjdzie. I tak sobie wymyśliłam, że na jedno oko nałożę sobie ten klej do brokatów cieni błyszczących, natomiast na drugie nie. I zobaczymy, bo ogólnie dzisiaj tak sobie testujemy tą paletę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będzie jakaś różnica. Dobra, lecimy z tym cieniem. A, miałam wam pokazać, jak on wygląda. To jest ten tutaj. I lecimy. Nakładam go na środkową część powieki. Nie, że jakoś to będzie jakiś taki, jakoś równo. Po prostu sobie nakładam. To będzie taki makijaż testowy, trochę artystyczny. Wchodzimy z matami i weźmiemy sobie ten cień tutaj. I będziemy sobie robić taką chmurkę tutaj w załamaniu. Troszeczkę się napracowałam i jeszcze wam nie powiem, jak mi się pracowało z tymi cieniami. Na razie nic nie zdradzam. Lecimy. Sama nie wiem, jak się to zakończy, jaki będzie do końca makijaż. Myślę, żeby sobie teraz użyć, przyciemnić zewnętrzny kącik tym cieniem. Jest to taki najciemniejszy fiolet w palecie Blood Queen. Także nie przedłużając, po prostu biorę pędzel i lecimy.
Na razie prezentuję ten makijaż, moi drodzy. Ja jeszcze tutaj się rozpędziłam, jak kamera była wyłączona i dodałam ten błysk, o ten Pink Magic, właśnie ten. I myślę, że tak zostawię górną powiekę, bo jeszcze tutaj wewnętrznym kąciku później jakiś błysk, a może ten, jeszcze nie wiem, bo on jest taki toperowy. Coś tam się wrzuci, zobaczymy. Nie chcę już mieszać innych kolorów, bo jest tak hardkorowo. Zobaczymy, co na dole. Na razie sobie oczyszczę oczko i zrobię sobie podkład i resztę i otworzymy sobie to pudełko. Oko wyczyszczone, podkład nałożony, brwi zrobione, resztę twarzy jeszcze nie wykańczałam sobie, ponieważ otworzymy sobie pudełko z ASOS'a i zobaczymy, co tam jest. Może uda nam się coś znaleźć fajnego do przetestowania. Pudełko kosztowało 25 funtów, nie jest już dostępne. No, na takie pudełka trzeba polować 2 dni i nie ma, także nie będziemy przedłużać, otwieramy. Ściągamy, ojej, jakaś karteczka, a niech leży, bo tam już nic praktycznie nie ma. I pokażę Wam całą zawartość. Tak się prezentują kosmetyki w boksie. Dobrze, słoneczka, ja sobie to położę, będę wyciągać klasycznie jak z boksami, jak w bitwie pudełek i będę Wam pokazywać, co jest w środku. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj znalazłam, to jest pianka do mycia ciała z Rituals, Rituals of Sakura i to jest, już Wam powiem, mleko ryżowe i kwiat wiśni. Tak to wygląda. Ja mam z tego balsam chyba z jakiegoś kalendarza adwentowego, także bardzo fajnie będę miała taki zestaw. Myślę, że zapach chyba wiosenny. Mam jeszcze takie mniejsze pianki, ale nie testowałam, także zobaczymy. Kolejną rzeczą jest Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm i to jest 20 gramów, ta mniejsza pojemność, natomiast no to i tak też kosztuje około 20 funtów, tak mi się wydaje, 15-20 jakoś tak, zaraz sobie zobaczymy. Tak to wygląda. Taka buźka, widzicie to? Mega, mega, bardzo fajnie, śmieszne takie. I tutaj ten balsamik. Ojeju, jak pachnie różą. On pachnie różą, tak samo jak balsam do ust by Terry. No, czuć pieniądz. Mega, bardzo fajne. Także będziemy sobie testować, bo na razie wszystkie balsamy, które mam, to tak jeden może ok, ale no nie za bardzo mnie przekonują, także firmę Elemis bardzo lubię, więc zobaczymy. Dalej mamy bazy z Elfa. Tutaj mamy takie trio małych baz, 3 bazy na pory. Matująca i rozświetlająca, blurująca pory, o to chodziło z tymi porami. No raczej ja nie używam baz, a te są takie, no nie wiem, może sobie przetestuję, no ale dzisiaj już mamy podkład nałożony, więc tego nie przetestujemy niestety. Pędzelek z Real Techniques, taki skunks mały, spoko, bo na przykład do różu mokrego, bronzera, albo na przykład korektor pod oko, też bardzo spoko. Wydaje mi się, że taki pędzel, no to też jakoś tak z 6 funtów 5 by kosztował, także numerek to jest chyba 444, także wydaje mi się, że to pudełko już się zwróciło spokojnie. Próbeczka serum z Bare Minerals, 8 ml, także bardzo fajnie, można sobie przetestować. Dalej mamy tutaj też serum z Charlotte Tilbury, zaraz Wam pokażę. Takie malutkie. I tutaj mamy 3, prawie 4 ml. I to jest Magic Serum Crystal Elixir. Ok. Dalej mamy NARS. Bardzo fajnie. I tylko czy to jest ten klasyczny? To jest Orgasm X. Tutaj macie nazwę. I zaraz Wam pokażę. I to będzie super, słuchajcie. Zrobimy sobie porównanie, bo ja mam ten orgazm klasyczny, więc zrobimy sobie może na jednym policzku, ale taka malutka wersja, taka no po prostu mini.
takie maleństwo, zobaczcie to. Zrobimy sobie porównanie normalnego orgazmu i tego, jak wygląda jeden na drugi. Także spoko, to się przyda, to dzisiaj wykorzystamy. Dalej mamy maskarę Roller Lash. I mi się wydaje, że ta maskara chyba to jest ta, co była w ulubieńcach. Ona mnie zaskoczyła. Chyba to jest ta maskara. Zobaczymy, będziemy ją sobie testować. Też sobie nią pomalujemy dzisiaj rzęski, więc wam pokażę. Dalej mamy rzęski kępki z Tati Lashes, od Tati Lashes. Soft Natural Look. I takie, słuchajcie, tutaj mamy różne długości 8, 10, 12 milimetrów. Tych 12 mamy dwa rzędy tutaj. Bardzo fajnie, słuchajcie. No i rzęsy z Tati Lashes na ASOSie 9 funtów kosztują takie opakowanie, więc no... No super, będę sobie testować, ale nie wiem, czy dzisiaj sobie założymy te rzęsy. No, zobaczymy, zobaczymy. I ostatnią rzeczą jest coś, z czego ja jestem mega szczęśliwa. To jest Urban Decay All Nighter, ten klasyczny Long Lasting Makeup Setting Spray. 15 ml. Bardzo spoko, bo słuchajcie, ja chciałam go sobie przetestować i kupić. I wiecznie tak miałam w koszyku, ale w końcu nie zamawiałam, dlatego bardzo się cieszę. Pudełko otworzone, uważam, że jest to bardzo opłacalny box, powiem wam. Muszę częściej polować na ASOSie na te pudełka, bardzo fajnie. Wpadają czasem też takie podobne, ale wydaje mi się, że aż tak były atrakcyjne jak to pudełeczko, także cieszę się. Praktycznie 3 produkty i cena tego pudełka się po prostu zwraca i także resztę mam w prezencie, możemy sobie przetestować. Jestem mega zadowolona, no i przetestujemy sobie ten róż i tusz dzisiaj na pewno. Żeby nie być gołosłownym, lecimy z tym tuszem, pokażę wam szczoteczkę. Kurczę, wydaje mi się, że to jest ten, tylko oczywiście nie pamiętam nazwy. Tak wygląda szczoteczka, jest taka troszeczkę delikatny uśmieszek. No i będziemy sobie malować rzęski. Dobra, tak wygląda pierwsza warstwa. Tutaj nie ma, tu jest. I powiem wam, że bardzo fajnie rozdziela te rzęsy. No, podoba mi się i wydaje mi się, że pierwsza warstwa już robi taki efekt wow, także fajnie. Super. Podeschnie trochę i nałożę sobie drugą warstwę na oko to prawe i wymaluję sobie ogólnie prawe oko i zobaczymy różnicę. Dobra, tutaj mamy dwie warstwy. Myślę, że trzecia warstwa jest już zbędna. Ja sobie was przybliżę, żebyście mogli to zobaczyć. No jest różnica. Naprawdę, bardzo fajny tusz, podoba mi się strasznie. Dobra, dokończę sobie to drugie oko i zrobimy sobie buźkę, zrobimy ten test róży. Mieliśmy nakładać róże, ale kochani, dołożyłam sobie rzęsy, tak właśnie patrzę w podgląd, wyszło tak już. No wiecie, ten makijaż oka jest taki bardzo w stylu drag queen, taki no intensywny i nałożyłam też taką dużą ilość rzęs i jeszcze sobie poszalałam tu we wnętrznym kąciku, nałożyłam taką jedną pojedynczą, bo nakładałam to już wam powiem od klawiera te White Duo i sobie dołożyłam jeszcze właśnie taką jedną, to jest, co to jest, Natural Duo. Chyba tak to się nazywa, taką jedną wewnętrznym i to dało też taki bardzo ciekawy efekt, no ale jednak to nie jest makijaż, w którym gdzieś wychodzimy, bardzo taki, no podoba mi się, ja lubię takie rzeczy. No i słuchajcie, trzeba zrobić dolną powiekę, bo nie wiadomo jak będzie z osypem, więc zrobimy sobie dolną powiekę, a później przejdziemy sobie do twarzyczki i omówimy paletę. Dobra, biorę sobie ten... Scandal Water. On jest niebieski, ale zastanawiałam się, czy nie zrobić, bo tutaj mamy tak bardziej fioletowo, trochę różowo i miałam robić fioletowo-różowo, ale mówię, jak już szalejemy, to sobie przetestujemy troszeczkę tą paletę i ja ją, on jest ciemny. Jest tutaj jeszcze jeden taki w palecie wyglądający na, a pokażę wam, w palecie wyglądający na trochę taki fioletowy, natomiast on jest bardziej taki trochę fiolet, trochę niebieski, więc jego też sobie wykorzystamy. Także nie będziemy już więcej gadać, lecimy. Dobra, ja sobie go tutaj odbijam w dłoń i on wygląda, słuchajcie, tak. To jest ten tutaj cień. I lecimy z dolną powieką. O, tak jest, super. I wy widzicie. I ja widzę.
Dobra, wiecie co, trochę się robi delikatny osły, bo to jest duży pigment. Ja już mam podkład, więc dajcie mi chwilę. Zrobiłam sobie obsypkę pudrem z Glam Shopu, mam nadzieję, że to uratuje. Taki miałam pod ręką, bo tu już trochę mi się zaczął osypywać ten niebieski cień, więc będzie siniak, jak tego nie uratuję. Nakładam sobie ten cień tak do połowy, takim ruchem wklepującym, bo tutaj na dolnej powiece żadnej bazy nie mam. Biorę sobie ten cień, którym tutaj braliśmy... kurczę, na dwa lusterka jadę. Dokładnie ten Vivid. I dawaliśmy go sobie tutaj na górną powiekę, na tą chmurkę i tym właśnie cieniem sobie na takim mniejszym pędzelku rozblenduję troszeczkę dół tego niebieskiego cienia. Dobra, musiałam poza kamerą troszeczkę tutaj, czekajcie, tu do środka. Dałam tego cienia tu, no i w wewnętrznym kąciku jest ten, o którym wam mówiłam i myślę, że oko jest zakończone. Jakby musiałam tu trochę uratować, bo osyp się pojawił, w ogóle te cienie nie chcą się za bardzo blendować na dolnej powiece. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś jest nie halo z korektorem. Fajnie by to wyglądało na chyba na tej... bazie takiej płynnej, także no jakby wiecie, ja to tak zostawię, moim zdaniem jest no w porządku jak na pierwszy raz, także lecimy dalej. Okej, zrobimy sobie ten róż i tutaj mam ten róż Orgasm X z tego pudełka, ten maluszek tutaj, tak on wygląda i mam jeszcze normalny orgazm swój, wydaje mi się, że one są podobne, może ten klasyczny ma troszkę więcej drobinek. Nie wiem, czy to się uda wam tak. O, ten jest bardziej intensywniejszy. O, może w ten sposób. Tak wyglądają. Tutaj jest ten X, a tutaj jest ten klasyczny i no, wydaje mi się, że ten ma intensywniejszy pigment, a ten ma więcej drobinę. Ale zobaczymy. Oczywiście zrobię wam swatche, tylko nie wiem gdzie, może na tej dręce. Najpierw idzie ten klasyczny i on wygląda tak, widzicie, tutaj ma dużo złotej drobiny, nie wiem, czy on będzie widoczny, albo on był też w ulubieńcach i też wam robiłam swatcha i też tam go nie było widać, ale on jest przepiękny, taki bardzo delikatny, elegancki, można budować jego pigmentację, ale nie aż tak bardzo, nie jest jakiś mocno intensywny, taki elegancki róż. Dobra, lecimy z tym drugim tuszem, bo sama jestem ciekawa, czym one się różnią. Tak wygląda i tutaj na drugim palcu swatch. No tu jest już pigment intensywniejszy, też ma taką złotą drobinę, jednak no pigment jest duży. Oczywiście podoba mi się, jest taki no słodziutki, taki ładny, rześki odcień różu. Trochę taki jakby był pomarańczowy, czy ja wiem. Dobra, może na prawy policzek zrobimy sobie ten klasyczny róż. No i tu jest taka po prostu, widzicie, delikatna poświata. Jest ten róż, ale jakby go nie było akurat do dzisiejszego makijażu, to pasowałby jakiś taki intensywny, no ale też jest w porządku. Z kolei na drugi policzek leci tutaj ten róż. Widzicie, musimy być ostrożni, bo pigment to on ma. Odbiję go sobie troszeczkę na wierzch dłoni, tu już się dzieje po prostu wszystko, ja niczym na moich paznokciach, bo nie wiem, czy widzieliście moje nowe paznokcie, jeżeli nie, to zapraszam, jest roleczka, słuchajcie, na Instagramie. No ten grzyb jest mega, zaprezentuję wam, pasują idealnie do dzisiejszego makijażu oka, kolorowo i tutaj kciuki też są inne, tu jest serduszko, także zapraszam na Instagrama, tam jest rolka. Dobra, lecimy z tym drugim różem, lustereczko. No, ten ma pigment. Czekajcie, bo nie wiem, czy to widać. Chociaż ten też jest widoczny. Okej, tak się prezentują te róże. Tutaj jest delikatna elegancja, no a tutaj
Widzicie, jest ten... Podoba mi się ten róż, ale ciężko mi było go na początku rozprowadzić, bo wziąłem wyschły pędzel, no i teraz jest tak dużo przesadnie, no ale jednak ten makijaż to już cały jest przesadny, także zrobię sobie ten policzek tak samo jak ten, wykończę sobie już twarz, usteczka i myślę, że będziemy podsumowywać. Dobrze, moi kochani, dotarliśmy do końca. Jak wam się podoba na makijaż? Pewnie jest za dużo wszystkiego, to prawda. No ten róż przebija się z tego, co tutaj widzę, mocno na prowadzenie, oko też jest intensywne, także... Wydaje mi się, że trochę ten róż z makijażem oka nie jest spójny, no ale mieliśmy tutaj taki dość obszerny test wszystkich produktów. Jeżeli chodzi o oko i o paletę tutaj Jeffree Star, to powiem wam, że o, widzicie, ona przez to, że jest tu taka walurkowa, to ona się strasznie brudzi, wygląda obłędnie, ale nawet ten materiał w środku, on też się brudzi i myślę, że ciężko będzie go doczyścić. Jeżeli chodzi o kolory, są spoko napigmentowane, niektóre trochę słabe, jeżeli chodzi o te niebieskie, no to tak trochę średnio mi się podobają. Ciężko mi było tutaj pracować na dolnej powiece, musiałam zrobić niektóre detale poza kamerą, no pigment jest tutaj duży, więc one się obsypują. Jestem ciekawa tego zielonego, no bo ma tutaj obłędny znaczek węża. Szkoda, że nie zrobiłam tego, jak miałam te sliterinowe paznokcie, mega by to pasowało. No i makijaż do Hogwartu też byłby super. No i ten zielony błyszczący też strasznie mi się podoba. On jest też, ma naprawdę mocny pigment, bardzo fajny cień. Dużo jest moich róży. Ten czerwony też jest, no nie wykorzystałam wielu cieni, ten czerwony też jest przepiękny, natomiast no będę robić te makijaże, jak tylko będę miała czas, aby robić takie kolorowe makijaże. Brakowało mi tego, powiem wam szczerze, dawno nie robiłam takich makijaży i to nie wiem, czy kiedykolwiek, nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie wyjdzie to szaleństwo z mego serca, także no mi się podoba. Ja się tak dawno nie malowałam, no wiadomo, że zrobiłabym to lepiej, ale był to test. Jeszcze sobie testowałam kępki, no bo będę chyba raczej zamawiać, to jest klawier. Jeżeli chodzi o ten róż, no to kurczę, nie wiem, czy to jest mój kolor, może do takich ciepłych makijaży delikatnych będzie w porządku, ja go sobie zostawię i też będę go jeszcze używać. No w tym makijażu, no to mamy tutaj taki miszmasz totalny. Jeżeli chodzi o usta, jakby ktoś pytał, no to mam Kylie, to jest, o matkę, jaki to jest kolor, Posy K, także tak. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, jesteście wspaniali, dziękuję też za to, że życzyliście mi zdrówka i tak mocno mnie wspieraliście, jak ostatnio byłam chora. Dziękuję, jesteście wspaniali, naprawdę, cudowni. Dajcie znać, jak wam się podoba ten makijaż, jeżeli dotrwaliście do końca, co o tym myślicie, czy wy robicie sobie takie kolorowe makijaże. No i kochani, do następnego. Życzę wam pięknego dnia. Buziaczki, trzymajcie się ciepło, cześć.